Intriga. Intryk? Claro. Tak. Milagros y José, Milagros y José Antonio. Uwielbiają się, ale wyczuwam między nimi duże napięcie. Powinnam zrobić im masaż. Fernanda, nie wiem, czemu wyszła za ręce, skoro kocha się w José Antonio. Lucia, zakochana w Martinie, który umiera z miłości do Milagros. Benjamin, mąż Lucrecji, zakochany w Carlocie. Co takiego? Nie zauważyłeś? Ojciec nie kocha się w Carlocie. A w kim? W twojej mamie. Na szczęście między nami wszystko jest jasne. Ja kocham ciebie, a ty mnie. Mówiłaś, że jesteśmy razem, ale bez żadnych zobowiązań. Oczywiście, to wolny związek. Co jednak nie znaczy, że się nie kochamy. Tak. Kochasz mnie? Ja cię uwielbiam. Jesteś cudowny. Nigdy się z tobą nie nudzę. Mówiłaś, że miłość jest jak tabliczka czekolady. Bardzo słodka, ale szybko się kończy. Tak powiedziałam? Chyba się myliłam. Mój słodziutki czekoladek. Wydaje się, że René i Sebastian są dobraną parą. Zamienili rezydencję w dom schadzek. Obnoszą się z tą swoją miłością bez żadnych skrupułów. Więc czemu to tolerujesz? Sebastian mnie ignoruje. Nic nie mogę zrobić. Kiedyś był bardziej uległy, ale ostatnio wiemy przynajmniej, że nie jest gejem. Nie chcesz spać? Nie. Chyba trochę przesadzasz. Co prawda, zataił przed tobą dość ważną sprawę, ale jednak dość ważną jest żonaty. Wyszłam na idiotkę, a już zaczynałam poważnie myśleć o naszym ślubie. Jestem pewna, że był z tobą szczery. Czekał tylko na odpowiedni moment, żeby ci powiedzieć o żonie. Wiesz, od kiedy są w separacji? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nie chcę o nim więcej słyszeć. Powinnaś przynajmniej go wysłuchać. Niech się tłumaczy swojej żonie i dzieciom, jeśli nie ma. Dla mnie on przestał istnieć, jak wszyscy mężczyźni. Nie mów tak. Już nigdy nie zaufam żadnemu mężczyźnie. Gdybyś wiedziała, co się dzieje. Dowiem się, kiedy zechcesz mi powiedzieć. Nie chcę cię do niczego zmuszać. Dziękuję. Powiedz tylko, czy mogę ci jakoś pomóc? Tak bardzo cię kocham. Jesteś dla mnie wszystkim. José Antonio. ¿Qué pasa? O co chodzi? ¿Hablaste con Milagros? ¿Rozmawiałeś z Milagros? Sí. Tak. ¿Y? Wszystko zależy od ciebie. Jeśli w ciągu dzisiejszego dnia Milagros nie pójdzie na zabieg, osobiście wszystko jej opowiem. Zostało ci niewiele czasu.
Powinniśmy robić to częściej, nie uważasz? Mam zostać twoją kochanką? No nie chciałabyś? Na razie jestem twoją żoną. A nie chciałabyś być żoną i kochanką? Najpierw musiałbyś zrezygnować ze związku z pewną osobą. Dzień dobry. Jak się bawiliście? Bardzo dobrze. Pogodziliście się? Wrócisz do domu? Nie otworzę. Zjecie śniadanie? Zrobiliśmy grzanki i pyszną jajecznicę. Na pewno umieracie z głodu. Z przyjemnością, ale niestety muszę już iść. Wiem, że tu jest. Wpuść mnie. Nikt cię tu nie zapraszał. Wpuść ją. Czego ty chcesz? Z tobą nie będę rozmawiać. Juan, idziemy. Nigdzie nie pójdzie. Tu jest jego dom. Myślisz, że jak się z tobą przespał, to zapomniał o mnie? On cię nie kocha. Zrobił to z litości. Juan mnie kocha. Powtarzał mi to przez całą noc. Jest mu cię żal. Powtarza mi to całymi tygodniami. Wynoś się z mojego domu. Nie wyjdę bez Juana. Wody, proszę cię. Wynoś się, albo sama cię wyrzucę. Zamknij się, ty raszplo. Koniec dyskusji. Idziemy. Palomita? 20 minut spóźnienia. Przepraszam. Coś się stało? Spóźniłam się. W porządku. Zaczynamy. Najpierw dykcja i rejestr głosu. Musisz poszerzyć rejestr powyżej 3,5 tonu. Zarówno tony wysokie, jak i niskie. To szalenie ważne. W Europie przywiązują do tego wielką wagę. Gotowa? Nie. Słucham? Nie będę więcej ćwiczyć. Już nie jestem twoją uczennicą. José Antonio? Dzień dobry. Gdzie Milagros? W łóżku. Jasne. Kobiety w ciąży stają się okropnie leniwe. W miarę jak rośnie im brzuch, wstają tylko do jedzenia. Nadal gniewasz się na mamę i na mnie? Nie miałam jeszcze okazji powiedzieć ci, że bardzo się cieszę, że cię wypuścili. Wiedziałam, że jesteś niewinny. Dziękuję. Mama bardzo się martwi, że wyrzucisz nas z domu. Tego nie mogę zrobić. To dom Milagros. A ona nigdy tego nie zrobi. Tym bardziej teraz, kiedy ręce mnie porzucił. Muszę mieć pracę i dach nad głową. Nigdy nie chciałam nikogo skrzywdzić. Przede mną nie musisz udawać niewiniątka. Przejrzałem cię na wylot. Moim jedynym grzechem jest miłość do ciebie. Wiesz dobrze, że życzę ci jak najlepiej. Nie wierzysz mi? Zrobię, co tylko zechcesz, byleś tylko był szczęśliwy. Więc zostaw mnie w spokoju. Właśnie rozmawiałam z José Antoniem o jego wczorajszej groźbie. Mam nadzieję, że jest już w nieco lepszym humorze. Dobrze, że to przemyślałeś. Wiesz, że beze mnie konsorcjum mam powyżej uszu was i całego tego konsorcjum. Nie będę rozmawiał na ten temat. To znaczy, że zostajemy? Milczenie oznacza zgodę. Pozostajemy w naszym domu. Ale to ja go przekonałam. Nie przesadzaj.